Dzień dobry. Witamy się z wami. Dzisiaj taki... Rozwalony dzień. Jedziemy do lekarza? Nie, chirurga. Wycinać to, co mi się zrobiło na ręce już jakiś czas temu. Ze względu na to, że to po prostu zaczęło boleć. Wcześniej nie bolało, teraz zaczęło boleć, więc jedziemy to ciachnąć. Już jesteśmy umówieni dzisiaj o 10:45. Tak, najlepsze, że byliśmy z tym u dermatologa. Dermatolog powiedział... Uwielbiam tą diagnozę. Obserwować, czy nie rośnie. No i tak żeśmy naobserwowali, że zaczęło boleć i zaczęło drażnić. Także stwierdziliśmy, że idziemy do kogoś innego. I to jest ostatni raz, oficjalnie mówię, gdy diagnozujemy coś u jednego czy dwóch lekarzy. Bo to nie wiem, czy nie byliśmy u dwóch różnych dermatologów. Nie, u jednej. Święty Łukasz był i potem ta babka. Tak? No, koło TH. Jechaliśmy tam do góry. Nie pamiętam. Jeszcze to była pandemia, tak? Nie pamiętasz? Nie, kompletnie. Ty gadasz, nie pamiętasz. A mam to na filmie? Nie wiem, chyba nie. Czasami jak się o czymś zapomni, to można sobie wrócić do odcinka i sobie przypomnieć. Tak. No i tak, tutaj dwóch lekarzy się wypowiedziało. Poszliśmy do chirurga i chirurg powiedział do wycięcia po prostu. No i dzisiaj mamy umówioną wizytę, także trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z planem i było okej. Ja się stresuję, Krzyś ma to w dupie i ja się stresuję. Zostałem podobno znieczulenie. Mam nadzieję, że jest dobre i że ani krzty nie poczuje. On się tylko tego boi. Wyobraźcie sobie, że on się tylko tego boi. Zbieramy właśnie. Mamy jeszcze trochę czasu, ale chcemy jeszcze zrobić jakieś załatwienia mamy po drodze. Natomiast zobaczymy, czy się uda i jestem ciekawa, jak się Krzyś będzie czuł. Biorę sobie wodę, żeby potem nie kupować plastikowych butelek na mieście, więc wezmę swoją plastikową butelkę. Tak, wiem, że ona jest plastikowa, jakby to nie idzie. Chciałabym jeszcze dzisiaj Mikołajowi buty kupić. Fajnie było, gdyby się udało, bo ma takie byle jakie. Za tym też idziemy. Ja się ubieram. I komu drogę temu trampki. My już w samochodzie, Krzyś daje rzeczy do PCK, tam mieliśmy też jakieś koszyki, ale jak mam takie, wiecie, spoko rzeczy, to zostawiam je obok. Zazwyczaj jak przejeżdżamy z powrotem, to już tego nie ma, ktoś sobie zabierze. Tym bardziej, że to jest takie spoczko koszyki, tylko u mnie już nie pasowały. No, natomiast jedziemy się jeszcze zatankować, pokazuje nam, że mamy być o czasie, także tankowanko. Jedziemy. Normalnie zawsze mam butelki pod nogami, jak siedzę. I w ogóle jak wygląda moje stanowisko do siedzenia? Te butelki, co tobie tam chyba nie dajesz. No, tak, ja, ale i tylko ja z nich piję. Mhm. Dobrze. Moje stanowisko do siedzenia. Mikołaja torebka, moja torebka, ja po prostu jeszcze tutaj aparat zazwyczaj leży, telefon. Tam są pod nogami butelki, jeszcze jakaś stara kiedyś sprzed... Muszę to po prostu wszystko poczyścić, ale za każdym razem jak jadę, to ja nie mogę jechać spokojnie, wsiąść sobie na miejsce pasażera i sobie jechać, tylko zawsze muszę mieć tonę rzeczy, furę rzeczy dookoła siebie. A najlepsze, wczoraj jechałam z Mikołajem sama na zakupy i całą drogę Mikołaj przypominał mi, że to nie jest mój samochód, tylko taty. Teraz się nie odzywa, bo tata nie prowadzi, natomiast jak mama prowadziła wczoraj, to cały czas mówił, że to taty. Mój mąż zostawił sobie bagnet w środku, w tym, i se poszedł. To jest ta fenomenalna sytuacja. Sortowanie śmieci. Plastik, papier, z drugiej strony są inne rzeczy, a w środku jeden kosz. Ale wrzucę do plastiku, żeby nie było. Tyle chodzi, wyleje się ta benzyna. Zawsze mnie to stresuje, nigdy nie zostawiam tego włączonego i nie odchodzę, bo boję się, że mi przeleje, będzie się lała ta benzyna wszędzie. Ja zapłacę, jak i tak dużo płacę. Nie wiem. Pytanie do was, trzymacie ten pistolet od tankowania, czy go tam zahaczacie tym pstryczkiem i zostawiacie?
Bo zawsze, o i mnie na przykład, co mnie stresuje? Zawsze mnie stresuje to, że ja 10 tysięcy razy sprawdzam, czy ja tankuję dobre paliwo. Czy tankuję diesla, czy coś tam, czy przypadkiem, za każdym razem, nie? Są dwa do wyboru, tak na dobrą sprawę i, no bo tutaj nawet jak benzynę jedną czy drugą nalejecie, no to zazwyczaj do auta nic się nie stanie. Natomiast za każdym razem mnie to na maksa stresuje, nie? Tatuś już, tatuś przyjdzie. O, jest tata. Co wu? No tam jest. Gdzie jest wu? Tam? Wow! Duży wu! Mama! O Jezus! Co, nie było na tym? No było. Niemożliwe, że było na tym. Ale to było obok. Ja ostatnio igram z ogniem, ty mi nie dawaj kamery, bo w przeciągu ostatnich 3 dni miałam chyba 3 albo 4 takie sytuacje, że i łapię. O Boże, jedźmy. Chyba jednak nie idziemy. Idziemy. Zacząłem się bać. Ja się boję tylko, że to będzie boleć. Ja tak nie lubię bólu. No bo my mamy to samo. To akurat jest tak, że wyjedziemy potem? A czemu nie wyjedziemy? Tak sobie zaparkowałeś na samym końcu, to jest najgorsze miejsce. Koniec jest bardzo dobre to miejsce. Najgorsze miejsce, bo potem nie można się wycofać, żeby wyjechać przodem, trzeba cofać. Tutaj mam, kochanie, nawrót. A gdzie? No kochanie, wszystko dobrze. Jest. Ty za dużo się przejmujesz. Przemyśleli ten nawrót? Tak. Mikołaj nam zasnął, także nie wiem, chyba z nim zostanę tutaj. Chyba, że się obudzi, jak będziemy wychodzić. Tak, za nim. No, no właśnie też mi się wydaje, że to jest głupi pomysł. Nie, nie, bo on jest z Ukrainy, jakby tak wycofał, spał na nas, to my później gówno. To potem nic gówno nie załatwimy. Gówno załatwimy. On to pewnie ubezpieczenia nie ma. Na pewno nie ma ubezpieczenia, bo możesz się pocałować w klamkę. Tutaj mogłeś się zaparkować. Nie, to już jadę daleko od niego. A, dobra, dobra, bo jeszcze możesz poprzejeżdżać po parkingu. Możesz się poturlać jeszcze. No. Nie, 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 nie. Dobra, teraz to jest koło Polaka. Strasznie blisko. Polaki muszą mieć ubezpieczenie. Pani strasznie blisko stanąłeś, nie widzę. Jak nie wyjdziesz? No strasznie blisko stanąłeś. Ale ty dzisiaj robisz problemów. Ja problemów robię? To chyba kpisz. No nie wiem, ma taką, rejestrację jakby sepsy zamiał. Sypsy, co za rejestracja? Nie zaparkujemy, bo ma brzydką rejestrację. No. No nigdzie nie zaparkujemy. Muszę jakoś odciążyć głowę od tego, co będzie się działo. Boję się, bardzo się boję. Mam nadzieję, że dadzą mi zastrzyk taki bardzo mocny, że nic nie będę czuł, nic. A jak tylko poczuję takie auć, to teraz mu powiem, że to gówno, ale nie działa. Ja mówię Krzysiowi, że gorzej nie będzie, bo tutaj ma znieczulenie, a ja miałam wycinanego modla ze stopy i tam mi nie dali żadnego znieczulenia. To było straszne. Jeżeli ktoś miał coś takiego, to może się wypowiedzieć. A tutaj ci dadzą znieczulenie, więc luz. No zobaczymy. Asia tak mówiła, ale czy Asia po prostu tak mówiła, bo nie chciała mnie przerażać, czy co? Nie, no zobaczymy. Zobaczysz, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra. To co, zgłosimy się po chyba, nie? Tak, zgłosimy się po. Mikołaj zasnął w samochodzie, więc idę sam. No, nie podoba mi się to. Dojdziemy do ciebie tam, jak tylko się obudzi, no. No wydaje no, mi się, że za chwilę ten. Ja idę, to kocham cię bardzo. Kartki do ciebie. Do zobaczenia. Ale się kleisz. Ale nie zostawiam śladów. Wszystko! Szybko poszło. Było bardzo miło, wesoło było. To ja było fajne. Jestem zestresowana. Fajnie, że było wesoło, ja tak lubię. Pożartowaliśmy. Powycinaliśmy. I w sumie dwie rzeczy wycięłeś, tak? Tak, dwie. Na nodze też. A na nodze to takie pierdoła. Na to na nodze to już to miałem, nie wiem, od 7 lat. Oj, dłużej, to masz to, odkąd cię znam. Ale bolało? Nie, znaczy najbardziej bolały to wbijanie igieł ze znieczuleniem,
bo wbijał je chyba tam z 5 razy w jedno. O co to? Tak naokoło tego i no. Nogę tak samo, to no, to bolało, to te wbijanie igły. A później to takie delikatne szarpanie tylko jakby, jak to wycinał i... Szarpanie, ale dziwne. No, ale bardzo fajni ludzie. No super, i co, ile było. Masz szwów? 17. No ale naprawdę mi mów. Dwa szwy mam. Dwa. Dwa szwy. Dwa szwy. Okej. Okay. Dwa szwy mam tylko... Ale masz to przykryte część? Tak, mam przyklejone plastrem, mam przyklejone. Znaczy nie, mówił, że dwa albo trzy daj, w końcu chyba się skończyło na dwóch, bo mówił, że chyba nie trzeba więcej. Także takie małe, malutkie, no. Ale... A zostanie ci blizna? A to nie wiem jak on to zszył. Mam nadzieję, że zszył to pięknie, jak wiesz. Jak moją bliznę. No. A ja nie wiem, ile miałem szwów. Ja też nie wiem, ile miałem szwów. Tutaj w prawo. Nie pamiętam. No, a za dwa tygodnie jest ściąganie szwów. To pojedziemy to sprawdzić wszystko. Duże? Widziałeś to? Nic nie widziałem, miałem odwróconą głowę, kazali mi nie patrzeć. Może boję się, że sam kleję. Nie patrzeć, no to, bo to tak. No. Jak mógłbyś nie popatrzeć? Słucham? Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Nie, dziękuję. Do widzenia. Nie lubię się tutaj rozłączać z nimi, tak? Ale zawsze oni... trzeba, bo oni tak, nie kończą rozmowy. A najgorsze jest to, że potem oni się ze mną tak rozłączają. Jak coś im nie spasuje, to jedna mnie powiedzą do widzenia. Leć szybko, bo tam idę, jest idę, tam krzyczy. Spadły kluczyki. Biegnę. Siedź. Mamusia, tylko wyślę i jedziemy. O. No, także fajnie było, przyjemnie było i wesoło było. Te trzy rzeczy były super. Na początku to taka fajna pani w recepcji. Też sobie pożartowaliśmy, później pożartowaliśmy sobie z kolejną panią, a później pan doktor też żartował, więc było super. Fajnie było, nic nie boli. Póki co, bo jeszcze mam znieczulenie, więc teraz nic nie boli. Zobaczymy trochę później. Aktualnie normalnie mogę prowadzić, nie ma z tym problemu. Noga też, no noga jakoś, noga bolała bardziej niż ręka. Byłem przekonany, że będzie boleć bardziej ręka z tego względu, że to było o wiele głębsze. Natomiast nie, bolała bardziej noga. No, ale fajnie było. Przerywamy nadawanie programu. Z ważną informacją. Takie lokowanie produktu dla Was mamy, ponieważ marka Nakomi wypuściła serię dla mężczyzn. W końcu. W końcu będą mogli używać więcej produktów niż jeden żel do wszystkiego. Seria nazywa się Gentleman i składa się z 10 produktów. Żel pod prysznic, żel do mycia twarzy, szampon do włosów, krem po goleniu, olej do brody, krem pod oczy, krem do twarzy i krem na wyprysk. To wszystkie 10 powiedziałaś? Wow. Prawdopodobnie tak. Aha, jeszcze serum do skóry głowy. Tak, na porost włosów. Nie testowaliśmy, nie ma na czym. Przepraszam. Na porost włosów, kochanie. Co? Grow up. Tam jest. Do brody, żeby tak, się zagęściła. Tak, żeby się zagęściła. Do głowy i do brody. Właśnie. Ale no szczerze Wam mówimy, że tego jeszcze nie testowaliśmy. Tak, tego jeszcze nie używaliśmy. I teraz powie, które sprawdziły mu się lepiej, jak facet do faceta. I Wy też będziecie wiedziały, co swojemu mężowi, chłopakowi, narzeczonemu kupić, partnerowi. Bo macie tutaj żywą recenzję. Pierwsza rzecz to jest to do mycia twarzy. Ciekawostka, też tego używałam, bo mój się akurat skończył. No więc ten żel super, ładnie pachnie, męsko pachnie, także nie ma tam jakichś takich zapachów kwiatowych i tak dalej. Nie, co męski. Dla mnie jest odrzucające od razu. Serum jest z niacyniamidem, czyli wyrównujące koloryt i bardzo dobrze oczyszcza, odżywia, bo sama też używałam, więc laski, jeżeli Wam się coś skończy, to możecie targnąć od faceta swojego żelu do mycia twarzy, bo naprawdę fajnie się pieni i przyjemnie oczyszcza do dwufasowego oczyszczania po demakijażu twarzy. Jakiego demakijażu? No, ja mówię o sobie. Może niektóre kobiety lubią zapach męskich kosmetyków i fajnie też będzie taki żel, bo on naprawdę pachnie. A z ciekawostek to, jak uwaliłem się węglem, to też zeszło dzięki temu. No serio! Bo przykładałem do pieca. Ja powinnam Ci to zostawić, Ty robisz świetne lokowanie. Dobra. Kolejne to żel do mycia ciała. Spoko, też bardzo ładnie pachnie. Tak, też fajnie pachnie. No,
Nie wiem, co mam powiedzieć o tym żelu, bo on po prostu myje. Co ma robić więcej? No, on zabezpiecza też mikrobiom. Moja mikro... Skorupę. Mikro coś tam jest zabezpieczona. Tak, faceci nabiorą większej skorupy, żeby nie przenikały wszystko tam do środka, tylko będą mieć takie super. To dlatego, bo jak byłem u tego chirurga chwilę wcześniej, no to powiedział mi, że mam strasznie grubą skórę, bo nie mógł się przebić igłą. No to widzicie, no utwardza skórę. Nie wiem, czy możemy to powiedzieć, ale wiecie, to takie męskie lokowanie jest. Ja zawsze po goleniu, nawet niekoniecznie żeletką, czasami normalnie maszynką, mam po prostu krosty, no nie, tutaj na szyi i tak dalej. Podrażnienia. Tak, a ten krem jest super, bo po nim tego nie miałem, tak samo nie miałem po nim takich plam, bo często mi się robią plamy pod brodą, jak się pogolę i tak dalej, także... Bo Krzyś jest bardzo wyczulony na kosmetyki i ma takie skłonności do alergii na składniki. Tak, nie wiadomo jakie, ale ten tutaj tego nie ma akurat. No, także to było super. Też jest fajne to, że nie piecze jakoś bardzo, bo zazwyczaj jak bierzecie jakiś tam płyn po goleniu, taki mocny, alkoholowy, no to cała twarz was piecze. Natomiast tutaj jest delikatne bardzo pieczenie, a mimo wszystko nie mam żadnych krost. Nigdzie. Tak, także bardzo ładnie koi skórę po goleniu. Tak, i zapach też jest okej. SPF, wiecie, my kobiety nakładamy ten SPF, faceci niekoniecznie. Jak zmusicie faceta, żeby nakładał SPF, no to powiedzcie mu, że... Co? No jak? No chcę, jak mnie zmusiła? Chcę, żebyś był zawsze młody, piękny i miał mało zmarszczek, nie był zniszczony od słońca. No i zadziałało, nie? Używa. Używa, a co fajne, to skóra ma taki ładny, promienny wygląd. Nie wiem, że niektórzy faceci powiedzą, pata mi ta, edetel mi to, ja mam żel albo szare bydło, nie? A dbanie o siebie... My tak nie mówimy, Martuś. Mówicie szare bydła, pata mi ta. Nie mówimy tak. Pata mi ta. Nie mówimy takim akcentem. Ale my to tak słyszymy właśnie. Pata mi ta. Tak to słyszycie. A po co ci to? Dbanie o siebie, moi drodzy panowie, jest sexy. Ale fajnie, po tym SPF-ie skóra się tak błyszczy pod słońcem, znaczy świeci tak delikatnie, ale tak byście byli zaraz po posiłce, tacy trochę spoceni, ale nie spoceni, tacy wiecie. I takim must have'em dla panów, którzy mają zarost, jest olejek do brody. Tak, to jest... To się wypowiedz, bo to jest jego ulubieniec z tego... Z tej ten serii. Olejek do brody jest mega fajny. Pachnie jak u barbera. To jest sztos, że on... Tak, nie byłem parę razy u barbera i w tym momencie oni używają tam jakichś takich specjalnych produktów, tak samo jak u fryzjera. Macie tam jakieś takie, wiesz, zapachy, że jakby... Że wychodzicie i czujecie, że tak, byłyście tak, u fryzjera, że nie? To czuć aż z kilometra, że o, ta osoba była, no nie? Tak samo tutaj jest u barbera. Też mają właśnie takie jakieś swoje dobre zapachy. I ten właśnie jest świetnie pachnie. I fajnie układa brodę. Jak go nasmarujecie, broda się delikatnie błyszczy. Ja go używałem no jakąś chyba pół godziny temu, do godziny. I jest naprawdę fajnie. Wszystkie włoski są przyleżane, nic nie odstaje. Także tak jak to ma być. I przyjemny jest zapach, naprawdę. Tak, on jest naprawdę takiego... sexy. Takiego zadbanego faceta. To chciałam to powiedzieć, ale nie chciałam tego mówić, bo byłoby, że znowu się czepią. Ale to właśnie chciałam powiedzieć. Ale nie, zadbanego bo ty faceta. To chciałaś powiedzieć głosem faceta zamiast kobiety. A nie, no zadbany facet mówi bardzo ładnie, elokwentnie. Gentleman. Gentleman. No, rejbista. No i ten olejek też jest super. Te dwie rzeczy są moje ulubione. I to do mycia twarzy. O, to jest trzeci. No bo one mają takie męskie opakowania, nie takie jak kobiece, takie różowe, słodkie i tak dalej, no nie? No nie no, mają męskie, tak żeby się facet nie pomylił, bo żeby sobie nie wziął czegoś z łazienki, czego by nie powinien wziąć. Co? No nie no, to fajnie właśnie, że są takie minimalistyczne, czarno-białe, idealnie. Zapobiega wypadaniu włosów, stymuluje ich wzrost, poprawia gęstość, ponadto odwraca pierwsze oznaki siwienia, a także... O, siwienia, fajnie. A także zwiększa blask i objętość kosmyków. Może też bym psikała. Jak będzie 2000 łapek w górę, to spróbujemy jeszcze tego skalp, coś tam, który poprawia tutaj gęstość brody między innymi, więc sobie to wypróbujemy, zobaczymy czy po zastosowaniu tego przez miesiąc będę miał brodę jak koleś dla pieniędzy, tak? A! No, no, to będzie hardcore! On ma tak, nie wiem czy on tam maluje pomiędzy te włosy, ale on ma tak czarną, gęstą brodę, że to... Tak, ktoś... nawet ja kojarzę tą brodę, aż nie? Aż niemożliwe. Więc zobaczymy, czy właśnie to jest zwiastun tej brody. No. Okej, okay, tak to zrobimy taką recenzję, test, zobaczymy czy broda się zagęści. Ja na wszelki wypadek już dzisiaj zrobię ci zdjęcie, a wy klikajcie kciuka w górę.
I fajnie będzie, jeżeli zostawicie też komentarz zachęcający do zrobienia tego testu. Dobrze. To co? Lecimy dalej z tym vlogiem. Dobrze, chciałabyś mi dać buziaj. Też chciałam. O, jak ty się kleisz. Ale nie brudzę. Kochanie. To jest moja zawsze odpowiedź. Zawsze to samo. Ale ty się kleisz, ale nie brudzę. Jak ktoś za nami idzie, to cały czas słyszy ten tekst. Ale ty się kleisz, no ale nie brudzę, no ale chodziło ci o brudzenie, no. Ale ja czuję, że mam to na ustach, ty mi to przekazujesz. To oliwka. O Jezus, jak ja tego nie lubię, że ty tak robisz to. Co? Patrzcie co on robi. Za każdym razem. W życiu tego nie zrobiłem, jak nie byłaś pomalowana. W życiu. To jest takie nieładne, daj buzi. Ale jak jesteś nie pomalowana... No i patrzcie, za każdym razem, nieważne... Jak jesteś pomalowana, to zawsze to robię. Natomiast jak nie jesteś pomalowana, to nigdy tego nie robię. Ale ja się lubię pomalować. Ale ja... A teraz spróbuj teraz się nie wytrzeć po mnie. Zobaczymy, czy eksplodujesz. Hej! No, nie wycieraj się. Też tak macie? Też tak macie, że się po was wycierają? O, głupi się, ale cię kocham. Dalej się kleisz. To jest niewyczerpalny źródło kleja. Ale nie brudzi! No i popatrz, patrzysz na to, a to nie brudzi. Ty byś mogła na poczcie prasować. Znaczki go. Po co lizać? I jeszcze ważna informacja, na komi dało mi kod rabatowy Krzysiu 15, dzięki któremu macie 15% rabatu na produkty, te, które właśnie wam pokazywaliśmy. Korzystajcie. Dotarliśmy z powrotem do domu i właściwie nie widziałam jeszcze, jak wygląda Krzysia ręka, więc on też nie widział. Też nie widziałem, zaraz zobaczymy sobie. Zaraz będziemy ćwiczyć. Mikołaj przyniósł już matę. Że będziemy zaraz, no mama musi ćwiczyć. Sam ją otworzyłeś, tak. A my teraz... Tatuś ma ała. Chcesz zobaczyć, jakie ma tata ała? Nie ała, taty! No, tatuś ma ała. Ja tata ała. Mhm. A bo ty to masz zaklejone, też nie widziałeś. No nie widziałem. Może to odkleić? Ja odkleję. To zawsze najgorzej. Ale to możesz już odkleić, tak by the way? Zobaczyć chyba mogę, no nie? Ale kiedy on ci powiedział, że możesz to odkleić? Nie powiedział mi. Ja nie mam takiego plastra. No i co? I jak to zakleję potem? Ci się coś wymyśli. No... Nawet gazy nie mam. Boli strasznie, bo włosy.